Witam was bardzo serdecznie. Ja wiem, święta świętami, grudzień grudniem, ale jesteśmy w Gdańsku i musimy zjeść jakaś kebaba. Zapytałem was na Instagramie, na który w ogóle zapraszam, co tutaj się je. Podobno w tym mieście liczą się 4 lokale, stary. Kebab Mim, Kebab Cult by Queen, Kebab YOLO i ostatni, podobno najlepszy w całym Trójmieście w ogóle, no tym zasypaliście mnie koszmarnie, Kebab Drywal. Serkiem? Chyba z serkiem, nie wiem. On się tak ogólnie nazywa po prostu, ten lokal, Kebab Drwal. W Drwalu na pewno trzeba zjeść drwala, to na 100%, a myślę, że wreszcie kebabów będziemy brać klasycznie, czyli mieszana, mały na pół. Mim kebab już jest za mną, w ogóle wysiedliśmy z samochodu, nagle zaczął sypać śnieg, jest zamieć, nie wiem jak to będzie. Idziemy. Ty, no ludzie jedzą normalnie kebab Mim. Rollo 14 zł, stary. Poproszę na cienkim, średniego, mieszane mięso, mieszany sos, na pół byśmy go przecięli. To jest wołowina, baranina, co pan ma? To drugie? To jest wołowina i tam jest kurczak. Albo mieszany. Mieszany. Jeszcze jeden taki sam. Albo dużego pan może dać. Mieszany też? Mieszany też. Zamówiłem kebsa, kurde, mega dużo ludzi, stary. Mały lokalik, co prawda, wiadomo, taka raczej kebab shop taki, taka budka, kiosk kebabowy. Ale ludzi od groma, stary, co chwilę jakiś kebab jest wydawany, ledwo tam się w ogóle zmieściliśmy z tą kamerą. Ogólnie kula, tak jak widzicie, no nie ma co się tutaj oszukiwać. Po prostu zwykły kulens. Kulens wołowy i kurczak. Kurczak też taki, no raczej kulkowy. Ale fajne ceny są, bo mały kosztuje 14, stary, średni 17 i duży 20. Podejrzewam, że dlatego dużo osób mi go polecało, bo po prostu jest to tanie jedzenie. Tutaj pan, którego widzicie za mną albo nie widzicie za mną, nie wiem, poprosił mnie o kebabika, to mu wziąłem dużego. Zobaczymy, jak duży wygląda. Bo nam wziąłem średniego. A jakie to ma opinie w ogóle? Patrzymy, czy się nie sugerujemy? Możemy zobaczyć. Dobrze. Dobry? Dobrze. Podobno najlepszy tutaj. Już to fajnie. Jak tego Mima oceniasz? Ja w ogóle nie jestem stąd, ja jestem spod, tylko chciałem potem zrobić szybko. Może pan nam zrobi? Mógłby prosić? Ja też. Dzięki wielkie. Smacznego, powodzenia. Może przypalić lekko. Mogę. Mamy to, chwilę się zeszło, ale chodźcie, gdzieś w zaciśne miejsce. Tak się prezentuje średni kebab, mieszana oczywiście, na pół, 17 zł. Trochę tam podglądaliśmy, jak pan go robił. Leci trochę pekinki, trochę kapusty białej z marchewką, odrobina sałaty lodowej, troszeczkę dosłownie śladowa ilość pomidorka i ogórka, sos oczywiście łagodny, sos ostry i na koniec jeszcze takie smarowidło, taka pasta pewnie czosnkowa. Też widziałem, że jak już ten kebab był w opiekaczu, to jeszcze został posmarowany pędzelkiem czymś. Takie kurde, powiem ci, taki doszlifowany, no i te wszystkie właśnie takie fajne wkłady własne, że tak powiem, w to danie mogą spowodować to, że mimo tutaj mamy kuleczkę mocy, to może się to jeść przyjemnie. Placek tu jest ta sama akcja, co w Toruniu, stary, mieliśmy, co byliśmy w szoku, nie wiedzieliśmy, co to jest. On po prostu na drugą stronę pitę wywija. Ale jak pachnie. Mega chrupiący, przez to, że to jest ta druga strona pity właśnie. Bardzo dobry sosik jest ten biały. Jest majonezowy trochę, ale lekki czosnek, lekko słodki. W połączeniu z tym pikantnym i z tą pastą czosnkową daje lekko popalić. Kuleczka oczywiście cieniutko ścięta. Tutaj jest dopilnowane to, żeby to się jadło komfortowo. To jest naprawdę dużo zabiegów w tym kebabie, które powodują to, że jecie kule mocy i się nie krzywicie, że jako całość to smakuje naprawdę nieźle. Powiem ci, że śmiało mógłbym powiedzieć, że jakbym mieszkał w Gdańsku, to byłyby takie momenty, takie okazje, żebym tutaj przyszedł na jakiegoś mega giganta z serem. Bardzo fajnie to wychodzi cenowo, uważam. 14 zł kosztuje najmniejszy. Nie wiem do końca, jak on wygląda, ale no za 14 zł ciężko jest coś zjeść w tych czasach ciepłego. Niezły, kulomocowy kebab. Rozumiem, że tu są klienci, bo to jest tanie. Jako całość jest to smaczne. Nie będziemy teraz gadać o jakości i o składzie tego mięsa, bo wiadomo, że raczej jest marny. Powiem ci, że tutaj pozycja z frytkami w środku i z serem. Baja. Dobre sosy, to tutaj dużo robi. Ta pasta. Nie ma zgrzytu, stary. Siema. No bratku, nieźle się to zapowiada. Widziałem te starania włożone w przygotowanie tego kebaba i tutaj naprawdę dla pana duży plus. Tym bardziej jest kontaktowy. Ja bym jeszcze jednego. Już po pierwszym gryzie jeszcze jednego bym zjadł. No i to, co przede wszystkim mnie tutaj zaskoczyło w tym lokalu, to kebab za 14 zł. Dawno takiego nie widziałem. Wiadomo, że jest to mały rozmiar, ale fajnie, jak kebabownie też mają taką wersję właśnie na mały głód. Przypomnij sobie, że wczoraj na jarmarku jedliśmy zapiekankę za 18 zł. I to jaką? Jeśli miałbym tą zapiekankę z wczorajszego jarmarku, a tego kebaba, no zdecydowanie ten kebab tutaj króluje. To jest idealnie właśnie zrobiona kula mocy.
I co, wróciłbyś kiedyś ze wieczorkiem? Uh-huh. Błąkając się, szwendając, szukając sensu? Ta kapustka jest taka delikatnie właśnie słodziutka. Uh-huh. Zdecydowanie akcept, jeśli macie ochotę na kebaba kulomocowego, to myślę, że on spełni wasze oczekiwania. Całkiem nieźle się to zaczyna, Gdańsk. Nie mogę się doczekać kolejnego kebaba. Aparacikiem? Tak. Takie jeszcze nie robiliśmy. Będzie fotka aparacikiem. Lubię takie fotki. Widać, że przyjezdni, że nieogarnięci, bo jedliśmy tutaj kebaba Mim i mówię wam, że jedziemy na następnego kebaba, a następny kebab jest 50 metrów od kebaba Mim. I to jest właśnie ten kult. I jeszcze obok jest Nocta Kebab, to jest jakiś kebabowy pasaż. No dobra, idziemy do kulta, ale w takim razie co robimy z Noctą? Nocta Kebab, kebab to życie, kebab uturka, zapiekanki, falafel, frytki. Dobry. Poproszę kebaba na cienkim. Średniego. Mieszane mięso, mieszany sos. U pana jest jeden rozmiar, jak to jest? Rolo, do. Jeden rozmiar, okay. Tak. Już chyba wiem, dlaczego tutaj nie ma ruchu, a w Mimie jest tłum, stary. Tutaj jest jeden rozmiar rolo. Wychodzi na to, że najmniejsze rolo kosztuje tu 26 zł. Co ty gadasz? Za 20 zł tam jest duży. Także no jest dużo drożej. Tam kebaba najprostszego zjecie za 14 zł. Tutaj zabawa zaczyna się od 26. Ale herbatka w gratisie od pana wjechała. Bez cukru. Odchudzamy się. To co widzicie tutaj to jest właśnie kebab z lokalu Nocta. 26 zł. Jest to większe, jest grubszy po prostu od tego Mima. Ale to co tutaj się rzuca od razu w oczy, no to bardzo grubo skrojona kula. Wydaje mi się, że jak jest kebab na kebabie tutaj na tej ulicy, dosłownie są trzy obok siebie, albo cztery chyba nawet naliczyliśmy, no to nie jest zbyt dobry pomysł, że tu możesz zjeść kebaba za 14, a u mnie tylko za 26. Wiesz o co chodzi? Trzeba chyba się jednak trochę dostosowywać. No chyba, że jest się tak pewnym tego swojego produktu, swojego kebaba, że nie trzeba wtedy, nie wiem. Obawiam się trochę tej grubo skrojonej kuli. Nie lubię jak ona jest grubo skrojona, bo to wtedy, umówmy się, kulę, która jest pasztetem, jak skroją ją bardzo, bardzo cieniutko i będą dobre sosy, to da się to zjeść i to czasami nawet bym powiedział, zaryzykował takim stwierdzeniem, że jest to przyjemne. Ale jak jest to grubo skrojone i ten pasztet się narzuca na zębie, to może być mały problem. Nie gadajmy, tylko się wgryźmy. Jakiś dziwny kwasek poczułem w tym łagodnym sosie. Nie ma tragedii, jedliśmy gorsze pasztety, to na pewno. Ten sos pikantny daje popalić, daje o sobie od razu znać w gardle. Od razu. Naprawdę pali. Ta grubość mięsa się narzuca, no naprawdę na plus by tu było cieniej to skroić. To naprawdę, to nie jest filozofia, nie? Z warzyw czuję tutaj sporo ogóra świeżego, ale te sosy jakoś mnie nie przekonują. Tamta kompozycja była pełna. Uh-huh. Było trochę pasty czosnkowej, trochę pikantnego, trochę słodkiego. Ten jest trochę bardziej suchy. Jest rzeczywiście pikantny, ale ten sos łagodny mi nie smakuje. Jest kwaśny, jest taki... Taki jakbyś dał tylko jogurt po prostu. Tutaj też to jest zawinięte w ogóle. Co to jest? Jest to tortilla. Ale nie jest taka śliska, jest taka kurde krucha bym powiedział. To jeszcze nie jest najgorzej. Znam już smak Mima i znam smak Nocty. Dla mnie wybór jest prosty. Poszedłbym do Mima i za 26 zł prawdopodobnie miałbym naprawdę kozaka, którym da się zapchać. Zapchać. Najeść. Chodziło mi o to, żeby się najeść. Nie chciałem rzucać podejrzeń, że to jest jakaś tortilla, no ale zdecydowanie już teraz to widzę. No dałeś mi z tymi większymi, grubszymi kawałkami pasztetuli. Wyczuwam tutaj jakiś taki gorzki posmak. W Mimie to tak elegancko właśnie się wszystko komponuje. Tutaj wybija się ten ostry, ale te sosy nie są jakieś przekonujące, nie są takie pyszne po prostu. Nie otulają tego mięska tak idealnie, nie tworzą takiej jednolitej kompozycji. Ile to kosztowało? 26 zł. Ła, za dużo, za dużo. Zdecydowanie overprice wybrałbym Mima. Tam lepiej, jakaś taka kompozycja była pełna, fajna, taka soczysta. Ten taki troszkę przysusza, troszkę taki gorzkawy gdzieś tam jest, no. Rzadko się tak zdarza, że tańszy jest lepszy, nie? Mhm. A tutaj tak jest. A tu pokazało, zdecydowanie. Idziemy do kulta? Mhm. Oho. Tu jest jeszcze jeden kebab w tym ciągu kebabów. Ramiro kebab, ale niestety nieczynny. Myślę, że Mim tu będzie najlepszy, że Mim tu wszystkie te kebaby wygryzie, stary. Ceną i sosami, tak naprawdę. Ale może ten kult kebab by Queen, czyli że to jakaś królowa, tak? Księżniczka. Coś takiego. Tego typu. To jest gemuze. Gemuze. O, jak w Berlinie. Aha. Dobry. Dobry. Proszę rollo. Jest jeden rozmiar? Jeden. Mięso mieszane, sos mieszany. I na pół można go przeciąć? Super. O, pamiętasz ten sosik? Mam w domu, go dobry jest. Ale pali naprawdę mocno. On ma tam chyba 2 miliony jakoś. Nie wiem, czy w końcu to sprawdziliśmy. Dzięki. Tak jest. 1,6. Fajnie się ogrzać w ogóle. Ale powiem ci, że doceniam zimę, lepiej się je w zimę. Czyli to jest gemuze, ale jednak jest rolo, więc biorę wszędzie rolo, żeby sobie to porównać. Kebabik Skult Kebab by Queen. I tutaj są wszędzie znaczki, że jest to kebab gemuze. Że jest to kebab gemyze, tak już umiem wymawiać to słowo, drodzy widzowie. Chyba je dobrze wymawiam, nie wiem. Mało to ważne. 29 zł.
najdroższy w pasażu. Ogólnie jakbym miał powiedzieć tak wizualnie, które mięso mi się najbardziej podobało z tych lokali, to chyba bym nie wybrał, bo wszystkie wyglądają tak samo. Wszędzie się kręci kulson tak naprawdę i nie ma tutaj sensu chyba się doszukiwać jakichś mega różnic, ale jedno co zauważyłem, jak on składał tego kebaba tutaj. Zauważyłeś, jak wyglądała ta kula? Przypomina ci to jakieś miasto jakiegoś konkretnego kebaba? Bo mi tak. Radzionków, kebab Tomas, ten gigant. Aha. Tam tak samo ta kula była pokręca takie długie kebaby. Takie. Tak, no. Coś trochę jak tortilla, ale ona się chyba trochę stara być lawaszem. Taka jest, wiesz. Tu z pewnością jest najwięcej warzyw w tym kebabie. Też pan się przyznał, że nas kojarzy, więc nie wiem, czy tutaj zawsze się dostaje tak dużo warzyw, czy my zostaliśmy potraktowani z ulgą. Mam nadzieję, że nie. Trzy sosy i do tego jeszcze ten serek bałkański tutaj był. Pomidor, ogórek, cebula. Dziwny posmak ma to mięso. Powiedziałbym, że w Mimie jest takie najbezpieczniejsza jest ta kula. Ona na pewno ma słaby skład, no bo umówmy się, to jest tradycyjna kula po prostu z hurtowni, z Selgrosa, z Makro, po prostu mrożona kula. Tutaj jest niby wołowo-baranie, tak nam powiedział pan, ale dziwnie to pachnie. Jestem pewien, że ty powiesz, że to stęchlizną daje. Wyglądało to tak jak w Radzionkowie, ale smakuje inaczej. Myślę, że jakby mi dali taką kulę w takiej ilości jak tam, to byśmy tyle nie zjedli tego kebaba. Plusem w tym lokalu jest to, że tak jak widzieliście, do wyboru jest kilka ostrych, naprawdę ostrych sosów, ale to się nie broni, no nadal, to kosztuje już 30 zł. Za 30 zł to ja mam FS-a chyba podwójnego w Warszawie, nie? Naprawdę z tych trzech kebabów tylko Mima jadłem z takim smakiem. I to nie jest wcale dlatego, że Mim był pierwszy, już jesteśmy najedzeni, bo my się nie najemy taką ilością jedzenia. Nie chcę ich tutaj stawiać w rankingu, bo wróciłbym jedynie do Mima. Tych bym nie powtórzył. Są drogie i nie wybijają się niczym. Mim ma lepsze sosy, mimo że jest dwa razy tańszy prawie od tego, stary. Myślałem, że tutaj będzie, wiesz, jakieś takie rzemiosło, coś innego się wydarzy. Mięso w ogóle nie podjeżdża pod takie gemiuze, prawdziwe gemiuze. Mim ma taką typową kapuścianą kompozycję takiej kuli. Jest tam cienko skrojone mięso i te kapusty. No tutaj jest ta wkładka warzywna inna i trochę jest inny posmak. Wiesz dlaczego poszedłbym tylko do Mima? Bo Mim się nie stara być nie wiadomo czym. Mim to jest po prostu Mim, zwykła kula mocy, z dobrym sosem w dobrym placku. Tutaj już ci sugeruje to logo i to wszystko, ta cała otoczka, że to jest jakiś kebab zbliżony do berlińskich. A to jest nadal ta kula, stary, tylko że jest inna proporcja warzyw do siebie. On jest mało wilgotny jak dla mnie. On tak czasami przysusza po prostu. Gryziesz? Jeśli tutaj chciałbym zamówić jakiegoś kebaba, to raczej poszedłbym po prostu do Mima. Najtaniej i ta kompozycja jest taka pełna. Nie chodzi nam teraz też o to, że Mim jest jakimś mola kebabem, bo w ogóle nie. Mim jest zwykłą, klasyczną budą kebabową, jakich wiele w każdym mieście w Polsce, ale Mim po prostu nie udaje. I Mim jest najtańszy i Mim jest taki najbardziej uczciwy. Tutaj zapłaciliśmy 3 dychy za kulę, no. Suche to trochę. Taki smutny wiórek. Jakie to mięso takie suche, bez niczego jest niedobra. Jesteśmy już pod kolejnym kebabem, jest to Yolo Kebab i on równie często, no może nie tak często jak kebab Drwal, pojawiał się u mnie w skrzynce wiadomości. Bez zbędnego przedłużania idziemy i zamawiamy i próbujemy. Zapraszam. Dobry. Proszę, rolo. Jest jeden rozmiar? Klasyka ma się dwa rozmiary. Okay. Albert tam domówę, mieszane warzywka, ser tam. To lawasz, mieszane mięso i mieszany sosik. Dobra, tak. I robimy tego domówę? Możemy, no. To jest baranina, wołowina, co to? Wołowinka, płaty 100%. Namówili nas na gemiuzy. Co robimy z tym? Do fury. Do fury? No niestety, muszę cię tam ugościć. Tu już się zaczyna zabawa kebabowa. W ogóle bardzo fajni ludzie, pogadaliśmy sobie trochę. Więc tak, namówili nas na tego kebaba gemüse, czyli po prostu z trochę inną wkładką warzywną, z warzywami grillowanymi, no kebab stylizowany na te berlińskie po prostu. Można wybrać go w lawaszu, ale można w bułce. No z racji tego, że raczej w Berlinie te takie wszystkie najbardziej popularne kebaby jedliśmy w bułce, to tutaj też się skusiłem na bułkę w tej wersji. 32 zł. Jest to ciężkie, wygląda to ładnie. Widać, że jest tutaj dużo różnych składników. Wygląda to kolorowo, zachęca do jedzenia, można by powiedzieć. 32 zł. Przez chwilę chciałem powiedzieć, że to ogólnie sporo za kebab, ale tak naprawdę chwilę temu płaciliśmy 29 za zwykłą kulę mocy w kulcie. Jeśli chodzi o mięso, mają 100% wołowinę w płatach, która wyglądała, no, śmiem twierdzić, że to było najładniejsze, najbardziej zachęcające mięso, które dzisiaj widzieliśmy. Oprócz tego jest kurczak. Kurczaka nie robią sami, wołowinę robią sami, tylko że to jest tak, tłumaczyli nam, że wołowina jest na ich recepturze, ale nie robią tego tutaj na miejscu, tylko robi im to masarnia, no bo nie mają zaplecza, nie mogą mieć tutaj produkcji po prostu w tym lokalu. Powiem ci. Wzięliśmy mięso mieszane, spróbowałem tej wołowiny, bardzo soczysta, zresztą to było widać po kolorze, jak to mięso wygląda. Sporo tego serka i go czuć. Kurczak, mimo że nie jest ich, jest naprawdę bardzo zbliżony do kurczaka z rożna. To nie jest sama pierś, są też tu łódka, bo to czujesz, czyli mięsko jest lekko tłuściutkie. O to nam chodzi jedząc kebab. Cukinia, pomidor, cebula, jakaś tam sałata. Sporo jest tych warzyw, ale wiesz co mnie interesuje?
Wiem. Bułeczka. Chlebecek. Mocno spieczona od zewnątrz, bardzo chrupiąca, w środku jest miękka. To by było fajnie, wiesz, pojeść i zaraz to złożyć, wiesz o co chodzi? Uh-huh. Jest to najlepsze mięso, które dzisiaj jem, zdecydowanie. Warzywka są fajne, bo też mam wrażenie, że chyba były solone na tym grillu, one są pełne smaku. To nie smakuje do końca tak jak te kebaby w Berlinie, jak ten Seven Days, którego jedliśmy, jak Mustafa, nie jak ten Riam. Ma on taką trochę nutkę polskości w tych sosach szczególnie. Lekko pali, jest też lekko słodki momentami. Dużo smaków ma ten kebab. A najważniejsze, czyli mięso. Jest naprawdę na fajnym poziomie. Ja osobiście bardzo lubię kebaby z wołowiną. Ta baranina nie jest mi do szczęścia potrzebna. Oczywiście są kebaby, w których rozpływam się nad tym mięsem. Typu ostatni Tantuni czy Elegance, chociaż piszecie, że w Elegance tam się ostro spierdzieliło po filmie. Nie wiem, bo jedliśmy go tylko raz. Jest to dobre. Brakuje mi tu ziemniaczka, stary, pamiętasz? Bo w Berlinie były ziemniaczki dodawane. Tutaj takie, nie wiem, ze 2-3 łódeczki takie, wiesz, nawet zmiażdżone tą na grillu. Wjechałyby fajnie. Nie do końca smakuje tak jak w Berlinie, ale jest fajnym polskim odpowiednikiem. Smaczny, wróciłbym na to. A jak lawasz? Lawasz wzięliśmy w rozmiarze standardowym, z mięsem mieszanym, sosem mieszanym. Kosztuje to tutaj 27 zł. Jest jeszcze jakaś opcja większa, ale ogólnie nie jest to mały kebab. 27 zł, przypominam, że przed chwilą 29 zł w Kulcie i 26 w Nokta, 26. Od razu wiem, że to mięso tu jest lepsze, no bo już jadłem to mięso, ale no... Dużo prostsza kompozycja warzyw tutaj jest, bo nie ma tych grillowanych. Bardziej pikantny mam wrażenie, że jest. No tutaj po prostu może się to fajnie zmieszało w lawaszu, dlatego ja wolę lawasza zazwyczaj. Wersję gemyze z tymi warzywami grillowanymi również się da zamówić w lawaszu, ale chyba zostałbym przy tej klasycznej. Tutaj jest sałata lodowa, jest ogórek, jest cebulka i chyba tyle. Może pomidor jeszcze? Jakby wsadzić go w placek od Mima. Ja po prostu, kurde, jeśli chodzi o lawasze, dla mnie idealny lawasz to jest taki naleśnik jak w Elegancie. Mięciutki, wiesz o co chodzi? Mięciutki, cieniutki, delikatny naleśnik. To już jest trochę grubsze, to już jest bardziej chlebowe. To nie jest naleśnik, to jest jednak placek. Dlatego ten lawasz mi tu trochę burzy i nie wiem, czy ta bułka nawet mi bardziej nie smakuje. Z tego, co zdążyliśmy tutaj poznać, no to w dzień bym przyszedł na tego kebaba, a w nocy jakbym gdzieś zabłądził, to bym poszedł do Mima, wiesz o co chodzi. A ty błądzisz czasem? Czasem błądzę. A i w ogóle mówili, że mieli mięso od Piripiri kiedyś przez chwilę, ale zrezygnowali. Pachnie ten kebab jak taki niedzielny obiad, naprawdę, u mamusi taki. Surweczka, wiesz, mięsko, ziemniaczki. Jak zamawiałeś kebaba i rozmawiałeś też tam z innymi gośćmi, to ja rozmawiałem z jednym gostkiem, który powiedział, że brakuje tutaj takiego typowego tureckiego kebaba. Że jeśli w Trójmieście byłby taki kebab, jak na przykład w Warszawie SFS, to że on by tutaj zwojował wiele, naprawdę. Że brakuje tutaj takiego kultu kebabowego, wiesz, takiego... No FS-a brakuje. FS-a, Snafa, jakiegoś Sapko, jakiegoś Elegansa, jakiegoś takiego Marwiego. Macho też jest. Zdecydowanie, jeśli chciałbym zjeść takiego kebaba w placku, to zgodzę się z tobą, w ciągu dnia przyszedł bym tutaj. Te składniki w ogóle tutaj mi się jakoś lepiej komponują. Te warzywka z tym mięsem. No, gemiuze tutaj chyba punkt dla ciebie. Czuć co tym kebabie, że jest on gemiuze, jest takim małym zalążkiem takiego prawdziwego gemiuze kebab. Taka bułeczka w ogóle za mną chodził ostatnio na grubym. Nie wiem, czy ci to mówiłem, chyba mówiłem. Zdecydowanie dzisiaj najlepszy, no na pewno, no co my jedliśmy, człowieku. Ale czasami jest ochota na takiego Mima, nie? O, no, oczywiście, że tak. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj tam w nocy nie wyląduję. To co, teraz na następnego drwala jakiego siedzimy? Na drwalucha, no. Kebab drwal? Kebab drwal. Ciekawe, zapowiada się dobrze, no, września. No. Nawet nie będę tego mówił słowami. Najpopularniejszy kebab chyba w Trójmieście całym, z tego co widziałem. No kurde, masa po prostu, masa wiadomości. On ma prawie 6000 opinii, ale już nie pamiętam jaka jest średnia. Nie chce mi się tego sprawdzać, wam się to tutaj wyświetla. Bo nie chcę się sugerować, no i tak w sumie. No wy i ogólnie większość ludzi uważa go za najlepszy kebab w Gdańsku. A niektórzy nawet twierdzą, że w Trójmieście. Cholera jasna, pioruny siarczyste. Sprawdźmy tego drwala. Ty, no normalnie dużo ludzi jest. A co ty zamówisz? Ty, ja wezmę pizzę. Normalną, taką wiesz, jak zawsze, mieszana, mieszana. Ale wziąłbym też, no nie wiem, to jest kebab drwala, może to jest jakiś drwal z jakimś serem, wiesz. No jest, pita drwala i wjeżdżamy w to chyba. Ja poproszę pitę standard, mieszane mięso, mieszany sos. Oczywiście, będzie normalny sosu więcej? Normalny, normalny. Jasne. I pitę drwala. Jasne, z jakim mięskiem? Też z mieszanym i sos. Też mieszane. Jasne. I jeszcze się zapytam, będzie na miejscu, na wynos? Do ręki. Lecimy. Dobrze. Będzie płatność kartą, gotówką? Kartą. Jeszcze potwierdzę całe zamówienie. Mamy pitę mix z sosem mieszanym i do tego pitę drwala, sos mieszany, mix mięs. Dokładnie. Ten drwal u was jest cały rok, czy sezonowo? Cały rok. No witam. Widzisz tego drwala? Wygląda pięknie, co? Ja pierdolę. Co za kebab. Ale wygląda, co? No.
Piękny kebab, piękny kebab. To dzieło sztuki dla mnie jest. Niesamowity. Ale jakie to jest wypasione. Ale jaki to jest, wygląda niesamowicie to. Szczerze, jak takie coś widzę, to już mnie nie interesuje nawet ile to kosztuje. Dałbym za to, kurde, no nie wiem, no 4 dychy to bym dał na luzie za to. A ile kosztuje tak naprawdę? 35 zł, stary. Czyli taniej niż byś obstawiał te 4 dyszki. No za 35 zł takie bydle, jeszcze które wygląda tak fajnie. Tylko jakbym mógł cię o jedną rzecz prosić. Żeby nie nabrudzić? Tak. No jak mam zrobić z czymś takim to? Tu jest jeszcze przecież ten. Kotlet. Tu jest jeszcze kotlet. Ja p***le, kebab 2000 kalorii, stary. No nie wiem. Mięso mielonka, tak jak widzieliście. Ale fajna, taka mega ciemna. Nie wiem, czy pamiętasz, u Pajdy w Katowicach też była taka ciemna kula właśnie. Ja lubię tą mielonkę, tylko właśnie tą lepszej jakości. Mam wrażenie, że to właśnie taka jest. To jest wołowa baranie. No jest sera, od razu czujesz, stary. Nie dość, że ten panierowany. To jeszcze zalane to jest sosem serowym. Frytki, bekon. Dobra. Tak się je kebaba. Mega dużo sosu też tutaj jest. I to takiego wpadającego lekko gdzieś tam na końcówce w musztardę, stary. Pasuje to do tego sera, do tego wszystkiego. Czuć ten bekon, czuć te dwa sery. To znaczy jeden to jest sos serowy, drugi to jest ser w panierce. Chyba camembert, bo jest taki dosyć mocny w smaku. Jest to niesamowita pozycja takiego no aż niedorzecznego jedzenia, wiesz o co chodzi. No bo to jest stary, no ja myślę, że to ma nawet więcej niż 2 koła kalorii. To waży z kilogram, jest mnóstwo tego sera, mnóstwo mięcha. Wzięliśmy mieszano. W ogóle ta kapusta tu, ona też jest jakaś inna, stary. Wiesz co, jedyny minus w nim to jest właśnie to. Znasz sałatkę szwedzką, tą ze słoika? Znasz. To jest właśnie ten sam ogórek. On mi tutaj nie pasuje. Jakby dali kiszonego, albo w ogóle nawet nie dali tego ogórka, to już by było lepiej. Bo czuć ten octowy, słodki posmak z tej sałatki szwedzkiej. Ona tutaj rujnuje sporo według mnie. Ale no mięso. Kurczaczek, pychotka. Bardzo soczysty. Jak ten kulens. Wzięliśmy też zwykłą wersję, żeby właśnie, wiecie, żeby nie dać się tutaj tym serem zmylić, no bo wiadomo, że jak lubicie ser, no to wszystko z dodatkiem sera jest lepsze. Zbliżony smak do tej kuli berlińskiej w Toruniu, w planecie Lewobrzeże. Zbliżony, zbliżona konsystencja, zbliżona kruchość. Rzadko spotykana kula, przede wszystkim pita. I tu, i tu. 35 zł kosztuje to monstrum serowe. Serowo-bekonowo-mięsno-frytkowe w zasadzie. A 30 zł ta pita, która tu leży. Ona jest również duża i tutaj jest jeden rozmiar, jakby nie da się wziąć mniejszego. Pita jest za 3 dychy po prostu. Gdyby tylko nie ten ogórek z sałatki szwedzkiej. Super taka pozycja, no na gastruwę, wiesz o co chodzi. Dla ostrych obżartuchów to jest jedzenie, no umówmy się, że to jest taka pozycja, no chamska do kwadratu. Świetnie to rozumiem. Rozumiesz to? To jest drugi kebab Drwala. Pierwszy to był ten we Wrześni w Szamce. Tam jednak mięso było lepsze. Tam chyba, z tego co pamiętam, jedliśmy wtedy z karkówką ich własną. Ta ich karkówka naprawdę robiła robotę. Była mega dobra. No nie jadłem tego już ponad rok, więc nie wiem co się tam teraz dzieje, ale pamiętam, że wtedy się rozpłynęliśmy. Tutaj jednak jest to mielonka, ale to też jest taka kula, wydaje mi się, z najwyższej półki. Kolorem zachęca, konsystencją zachęca, w smaku też jest git. Tej baraniny nie czuć, mimo że to jest wołowo baranie, to bardziej celowałbym, nie wiem, w jakieś pewnie 3-4% tej baraniny. No nie wiem, ja sobie gdybam teraz, ale po prostu nie czuć tego. No ale ogólnie to jak to wygląda, to jak to jest duże i to, że to kosztuje... Tylko, naprawdę, mówię tylko, bo nie dość, że to jest duże, to jeszcze bardzo ładnie wygląda. Uczciwy i do tego bardzo zachęcająco wyglądający kebab. To jest taki kebab, na którego na pewno bym wracał, jakbym tu mieszkał po prostu. No i to jest do zapchania się totalnego. Jeśli lubicie się czasami po prostu usiąść, zapchać, odurzyć dobrym kebabem, serem i wszystkim innym, frytkami i tak dalej, to jest pozycja dla was. Fajnie, że są cienkie frytki, ja w ogóle wolę te cienkie frytki. Jak ta pita? Tu w picie jakaś salata? Se wymyślili ogórecka szwedzkiego. Nie pasuje mi on tutaj w ogóle. Ja też nie za bardzo przepadam za tym szwedzkim właśnie w kebabie. Ja też nie. Wolę kiszonego w kebabie. I teraz tak. Problem też tutaj mam z sosem, bo ostrego w ogóle nie czuję. Ja jeszcze przez tego ogórka szwedzkiego ten kebab słodki. Kali jeść, kali pić. Ten kebab jest słodki jeszcze dodatkowo przez tego ogórka. Trochę mi tutaj ten balans smaków przeszkadza. Wolałbym tej pikantności tutaj poczuć więcej. Tak czy siak uważam, że jest to bardzo dobry fast foodowy kebab. Kebab Jolo, który jedliśmy przed chwilą, bardziej się stara być takim kraftem. Bardziej idzie w tą wołowinę w płatach. Chcą tam wprowadzać swojego kurczaka i tak dalej, i tak dalej. To starają się być bardziej takim naturalnym jakby kebabem. Tutaj mamy zupełnie inną stronę. Mamy ser panierowany, mamy frytki. Tutaj oczywiście tego nie mamy, mówię o tym Drwalu, ale wiecie o co mi chodzi. Z tą pikantnością bym zmienił tego ogórka, bym wywalił. To są moje fanaberie, ale może ludziom to smakuje. Znaczy na pewno wam to smakuje, no bo dostałem wiadomości milion o tym kebabie. Jakby w Gdańsku było tylko tych 5 kebabów, które dzisiaj zjedliśmy, 3 bym jadł. Jadłbym Mima nocami, błądząc, wiesz, szukając sensu, rozumiesz? Pewnie Mima bym jadł najrzadziej, tak myślę.
jadłbym to, tylko by mi mówił, tu bez ogórka, tu więcej ostrego, wiesz, taki klient przychodzi, męczy dupę, ale wiesz, on sobie złoży tego kebaba jak chce. No a jakbym chciał zjeść takiego, wiesz, zdrowszego kebaba, wiem, że lepszej jakości, to bym poszedł do Jolo właśnie. Trzy kebaby z tych pięciu, które dzisiaj zjedliśmy, zasługują na wyróżnienie według mnie. No, chcesz? Nawet te frytki tutaj były tak równiutko postawione. Szwedzki to nie wiem, do mielonego może być. No a jeszcze raz. Jeśli macie ochotę właśnie na gastro się dobrze odurzyć, zdecydowanie wybrałbym tą pozycję. Aczkolwiek jeśli macie ochotę na takiego lżejszego kebaba, po prostu poczuć smak dobrego mięsa i dobrych składników, raczej bym poszedł do Jolo. Tutaj to już po dwóch gryzach czuję, że jestem taki zalany. Jeśli mógłbym wtrącić takie swoje ale, coś bym z tym sosem tutaj. Mało pikantny, taki bardziej jakiś wyrazisty, taki z pazurkiem, bo nie wiem, czy gdzieś w połowie tego kebaba nie robi się tak mdło po prostu. Wiem, że porcja jest też gigantyczna, więc zjeść po prostu takiego kebaba to chyba jest nierealne. Trochę ostrego i naprawdę będzie okej. Okay. Właśnie to, co zwróciło moją uwagę, to to, że jest to ciemna mielonka wołowo-barania. Zdecydowanie jeśli chodzi o mielonkę, to ta wyglądała dzisiaj najlepiej. Cały kebab bardzo ładnie wygląda, no i wydaje mi się, że jak za 35 zł, to jest naprawdę godna pozycja. No patrząc na to, że jedliśmy chyba za 29, no to zdecydowanie tutaj mamy giga wypasa. Z tych wszystkich przetestowanych dzisiaj na pewno zasługuje on gdzieś tam na któreś miejsce na podium. Dobra, już jak wyjąłem ten ser, to go zjem, nie? Mega naładowane są te kebaby. W tym sosie czuć taki warzywny posmak. Jeśli już, to wolałbym tutaj po prostu jakiegoś sambalka. Jeśli chcecie sobie poszaleć na temat kebaba, no to ten lokal jest odpowiedni. I cały rok mają drwala, co najważniejsze. O, stary, jedźmy do domu odpocząć. Pięć kebabów, tak? Pięć, sześć, pięć? Pięć lokali, a kebabów? Czasem zamawialiśmy po dwa. To wychodzi na to, że za osiem kebabów? O Jezus Maria. Sprawdziliśmy w Gdańsku 5 kebabów i uważam, że trzem lokalom należy się wyróżnienie. Jolo, Drwal i Mim. Wiem, że z Mima można się śmiać, ale naprawdę coś tam w nim było. Widzimy się już w kolejnych filmach, a jeśli nie chcesz ich przegapić, to zasubskrybuj ten kanał. Cześć.